widzę w tym sukcesie PiSu dwie strony medalu. To znaczy, rzeczywiście, sądząc po tym badaniu powyborczym, PiS jest względnym zwycięzcą. To jest to najwyższe miejsce na podium. Ale też zwróćmy uwagę, 70% osób to są wyborcy, którzy się podzieli przeciwko PiS-owi. I co więcej, tam nie ma dla PiS-u koalicjanta. PiS usiłował rozdeptać PSL na wsi. Tu jest największa porażka PiS-u, bo PSL obronił... Wygraliśmy na wsi. Przegraliśmy wśród rolników. Ale żeście twierdzili, to sprzedawczycy, to niczym się nich rolnictwem się nie zajmują. A to jest trzecie miejsce, to jest brązowy medal. Chcieliście całkowicie rozdeptać Lewicę, też się nie udało. Skoro pan... mówię to o wyborach parlamentarnych. Skoro pan prezes Kaczyński już się czuł niemalże premierem, no to widać, że przy 30% poparciach i 70% powiem przeciwko sobie, premierem się nie zostanie. Dlatego wydaje mi się, ponieważ tak naprawdę to jest ten atut prezes Kaczyński w wyborach prezydenckich. On ma znacznie większe szanse, to nawet pan poseł Kuźmiuk cieszy się, że kiwa głową, się zgodzi, że gdyby prezes wystartował, wynik byłby lepszy. To myślę, że skoro to premierostwo się oddaliło, to prezes Kaczyński może pięknie powrócić do idei kandydowania w wyborach prezydenckich.